Towarzystwo Górnicze DMS rozwija swoją aktywność gospodarczą w kilku głównych kierunkach. Jednym z ważnych kierunków jest produkcja elementów obudowy górniczej. Od kilku lat wdrażamy nowe rozwiązania w zakresie opinki wyrobisk górniczych. Te nasze rozwiązania są dostosowane do bardzo trudnych warunków górniczo-geologicznych, a także stwarzają możliwość polepszenia warunków i bezpieczeństwa pracy w przodkach górniczych. Posiadamy własne laboratorium badawcze umożliwiające prowadzenie prac wdrożeniowych, a także bieżącą kontrolę wysłanych do naszych użytkowników produktów. Naszą aktywność gospodarczą prowadzimy w zrewitalizowanej przestrzeni dawnej kopalni. Nieczynne hale produkcyjne przystosowaliśmy do nowych funkcji, a także do potrzeb biurowych i administracyjnych. Jednym z ważnych kierunków naszej działalności jest ochrona dziedzictwa po przemyśle górniczym. Sztandarowym naszym rozwiązaniem jest rewitalizacja szybu maci. Ponad 20 lat temu dokonaliśmy innowacyjnego przekształcenia szybu górniczego w ujęcie wody pitnej. Właśnie na terenie tego zespołu obecnie znajdujemy się tutaj. Staraliśmy się uchwycić znikający przemysł, uchwycić piękno dawnych maszyn, konstrukcji budynków. No właśnie znajdujemy się w odrestaurowanej przestrzeni dawnego budynku na Trzybia. To tutaj w miejscu dawnej markowni i lampowni, gdzie były zbiorniki węglowe, urządziliśmy restaurację. W nieprzytulnym, surowym klimacie stali, cegły, betonu staraliśmy utworzyć przestrzeń przyjazną dla naszych gości i sprzyjającą odpoczynkowi i spędzaniu wolnego czasu.